Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. Ja się nazywam Piotr Tajczyński. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zaczynamy od podziękowań dla tych z Państwa, którzy są z nami dzisiaj i którzy byli z nami w zeszłym tygodniu, i którzy byli z nami także w mediach społecznościowych. Mogli obejrzeć nasze sesje pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania raz jeszcze i za to, że Państwo z nami tę godzinę wytrwali dodatkową. W nagrodę zdjęcie uśmiechniętego Piotra znajdą Państwo na naszym Facebooku. A ja uśmiecham się, ponieważ chcę podziękować tym z Państwa, którzy dołączyli do patreonite, do naszych patronów w serwisie Patronite. W mijającym tygodniu, a są to Kinga, Tomasz, Joanna, Agnieszka i Michał. Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie. To dla nas bardzo ważne i pomaga nam nagrywać kolejne odcinki podcastu amerykańskiego. Nie tyle pomaga, co po prostu nam to umożliwia. Także wielkie dzięki. I ogłoszenie duszpasterskie będziemy nagrywać do końca lipca. To znaczy odcinki będą do końca lipca. W sierpniu już zapowiadamy wakacje, więc w sierpniu nie będzie podcastu amerykańskiego, ale w lipcu będzie. I będzie można w związku z tym w sierpniu nadgonić odcinki zaległe. Dzisiaj Państwu opowiemy o kampanii, o stanie gry w kampanii. Tak, no co jakiś czas musimy robić Państwu update na temat tego, co się dzieje w kampanii prawyborczej, głównie po stronie republikańskiej, no ale o demokratach też troszeczkę będzie. No, to jest taki typowy odcinek bieżączkowy, to znaczy, dowiecie się Państwo tego wszystkiego, czego dowiadują się bardzo uważni czytelnicy amerykańskich gazet, słuchacze podcastów, programów newsowych itd. No ale trzeba wiedzieć, co u Donalda Trumpa i u De Santisa i u naszych innych milusińskich. No więc zacznijmy może od Donalda Trumpa. W mijającym... to zawsze dobry pomysł. Tak jest. W mijającym tygodniu media ujawniły nagranie, proszę Państwa, na którym Trump chwali się posiadaniem tajnych dokumentów i pokazuje je osobom, które nie miały do tego uprawnień, nie miały uprawnień do oglądania dokumentów niejawnych. I zaraz uważni słuchacze podcastu amerykańskiego zadadzą sobie pytanie: zaraz, zaraz, ale czy myśmy już o tym nie słyszeli? Owszem, słyszeli Państwo, ale kiedy my o tym opowiadaliśmy, to dostępny był jedynie transkrypt tego nagrania. Wiedzieliśmy, co powiedział Donald Trump i że, że rzeczywiście przedstawiał e, takim dwóm biografom swojego byłego szefa sztabu, pokazywał im e, plany ataku na Iran i mówił, że są to dokumenty niejawne. A teraz mogą to Państwo usłyszeć, a właściwie nie tylko Państwo, ale i, czy może przede wszystkim Amerykanie, i jakie to ma znaczenie? No, dość duże, wydaje się, no bo jednak opinii publicznej znacznie łatwiej wyobrazić sobie, jakie było podejście Trumpa do przechowywania tych dokumentów, kiedy mają odcinek, kiedy mają nagranie, audio, niż kiedy tylko był dostępny transkrypt. No i słychać tam, jak Donald Trump mówi. Tutaj mam dużo tych papierów i słychać taki szojum boją na biurko, więc jakby to jest wszystko, no naprawdę. Dość przekonujący dowód. Myślę, że on zostanie przedstawiony też w ławie Przysięgłych na Floydzie w swoim czasie, ale to w ogóle jest jeszcze nic, bo potem Donald Trump poszedł do telewizji, żeby wyjaśnić, cóż takiego wydarzyło się z tymi dokumentami, i no strzelił sobie w stopę, powiedziałbym. Dlaczego tak uważasz? Donald Trump wszystko wyjaśnił, moim zdaniem. Tak sądzisz? Mhm. No, bo to były papiery, to nie było w ogóle nic tajnego. Nie rozumiem, jaki masz problem. Tak, tak. Powiedział, że tam w tych pudłach to były koszulki golfowe i dużo różnych rzeczy i on tego nie chciał oddać, bo on musiał to najpierw przejrzeć, a nie mógł przejrzeć, bo jest bardzo zajętym człowiekiem, a dociskany dlaczego nie wydał tych dokumentów, mimo że już było wezwanie przedsądowe, no to powiedział, że takby nie miał czasu. No tak, te tłumaczenia są oczywiście wątpliwe, ponieważ Trump na tym nagraniu wyraźnie mówi, że ma tajne dokumenty, które mógł odtajnić i słychać z, jakim, z jaką on swobodą nie? o tym opowiada. Tak jakby to było z jednej strony coś super fajnego, on zresztą mówi, okej, to super fajne, a później zamawia kole. Tak, tak. No a ten, moim zdaniem ten wywiad jest jeszcze, jeszcze gorszy niż to nagranie, albo przynajmniej tak samo zły, bo no to był Fox News, czyli stacja, jak mówiliśmy nawet jeśli już sceptyczna wobec Trumpa, no to jednak konserwatywne media, gdzie słuchacze są wielkimi fanami Donalda Trumpa. I Brad Beyer, który ten wywiad przeprowadzał, to nie jest wprawdzie Tucker Carlson, ani Sean Hannity, czyli człowiek jednoznacznie jakby pro-Trumpowy. Jeden z takich, no powiedzmy dziennikarzy Fox News, ale jakby też bez przesady to wciąż jest jednak dziennikarz Fox News. I więc to było teoretycznie przyjazne miejsce, w którym można było się wytłumaczyć. Ale nie, Trump naprawdę. Był... Ciągnięty za język on mówi absolutnie wszystko. Ja Zawsze mówiłem, że Donald Trump jest swoim własnym głębokim gardłem, znaczy on nie potrzebuje naprawdę żadnych tajnych informatorów, whistleblowerów, tak jak w Watergate, gdzie ktoś coś ujawnia. Nie, Donald Trump idzie i na wizji mówi rzeczy, które są kompromitujące dla niego. Idzie i mówi: no tak, no nie trzymałem się prawa, bo nie chciałem, bo byłem zajęty. No, mogłem, ale nie zrobiłem. To wszystko jest na wizji. No to prawda, i teraz mogą Państwo jeszcze gdzieś usłyszeć, że ten dokument dotyczący Iranu nie znalazł się w akcie oskarżenia, bo takie głosy się podnoszą. Tak, tylko to niewiele zmienia, ponieważ jak Piotr tłumaczył już w poprzednim odcinku, Trump nie jest oskarżony o przechowywanie tych dokumentów, które ostatecznie zwrócił. Ale to nie zmienia faktu, że to nagranie. Może być i będzie wykorzystane przeciwko Trumpowi w czasie procesu, żeby unaocznić, jaki był jego stosunek do dokumentów i że wiedział o tym, że nie powinien ich w domu. Mieć. No tak, ale metoda działania Trumpa jest oczywiście taka sama jak zawsze: to znaczy, on opowiada, że po pierwsze mógł to trzymać, po drugie, nie miał czasu, po trzecie, coś tam, ale przede wszystkim, że to wszystko jest ściema i to jest politycznie motywowane. Próba ingerencji w wybory to jest wykorzystywanie Departamentu Sprawiedliwości do walki politycznej i Joe Biden próbuje go po prostu pognębić w ten sposób. No i oczywiście to co zawsze się sprawdza to znaczy że atak na Donalda Trumpa czy oskarżenie wobec Donalda Trumpa to jest atak na wszystkich jego wyborców i na wszystkich Amerykanów. to Znaczy oskarżają mnie o to, że przytrzymywałem nielegalnie tajne dokumenty, czyli to jest atak na każdego z was. No ja nie wiem według jakiej logiki to ale działa, to znaczy rzeczywiście kolejne oskarżenia wobec Donalda Trumpa tylko umacniają jego poparcie. Tak, znaczy no, to działa, na, znaczy jaka jest logika za tym? No taka, że... Obleżonej twierdzy, no taka. No. no tak, ale chodzi chyba dokładnie o to, że tylko on może powstrzymać Joe'ego Bidena, jeżeli zniknie Donald Trump, bo go zamkną w więzieniu, no to Biden i demokraci zrealizują tą swoją radykalną agendę, w związku z tym tylko on... Ich może powstrzymać i dlatego jest tym wrogiem numer jeden. A ostatnio czytałem też ciekawy tekst o tym, jak dlaczego wyborcy Trumpa akceptują te jego kłamstwa. No bo w tym wypadku też musimy mieć do czynienia z kłamstwami i to nie jest moja opinia, tylko to, to fakt. No bo jeżeli on mówi dwie sprzeczne rzeczy, że nie miał dokumentów albo że miał, tylko mógł je odtajnić, no to w którymś momencie kłamie. No w którym to już. Zdecyduje sąd, natomiast gdzieś musi kłamać. No i teraz dlaczego wyborcy Trumpa to akceptują? I bardzo znaczy sensowne wyjaśnienie, które spotkałem, jest takie, że postrzegają ten. Kłamstwa nie w kategoriach wady charakteru Trumpa, że kłamie, no to się nie nadaje na prezydenta, bo taki kłamczuk, tylko te kłamstwa postrzegają w kategoriach instrumentu walki politycznej. No i w związku z tym, jeżeli to jest skuteczny instrument walki politycznej, no to trudno, super. No jeżeli trzeba, to, to kłamiemy, żeby pokonać demokratów. No tak, najnowszy sondaż CBS pokazał, że po tym, jak Trump usłyszał federalne zarzuty w kwestii dokumentów, Zadano pytanie wyborcom republikańskim, czy mają lepsze czy gorsze zdanie o Donaldzie Trumpie po tym, co wyszło, po tym akcie oskarżenia. No i 7% ma gorsze zdanie o Donaldzie Trumpie. 61% nie zmieniło to ich opinii na jego temat, a aż 14% ma lepsze zdanie o Donaldzie Trumpie. To znaczy, Donald Trump pokazywał tajne dokumenty, które nielegalnie posiadał ludziom do tego nieuprawnionym, i w związku z tym 14% Republikanów uważa, Yeah, that's my guy. To jest właśnie nawet lepiej teraz o nim sądzę, niż sądziłem wcześniej. No i tam inne pytania padają w tym sondażu, na przykład czy jeśli zostanie skazany, to czy powinien objąć urząd. 80% badanych republikanów uważa, że nawet jeśli zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, to powinien objąć urząd prezydenta. Tylko jedna czwarta wyborców republikańskich uważa, że to co się teraz dzieje, kolejne zarzuty wobec niego, to jest dobry powód, to jest powód, żeby Trump zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę. Pozostałe trzy czwarte republikanów uważa, że powinien kandydować znowu, a 80%, jak mówię, że nawet jeśli zostanie skazany, to powinien i tak objąć urząd. No i są inne sondaże, oczywiście tych sondaży zawsze jest sporo. Dla CNN jeden, który analizowano właśnie w tych kategoriach, czy Wpływy Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej przypadkiem nie maleją. I tutaj 47% Republikanów i wyborców skłaniających się do głosowania na Republikanów twierdzi, że Trump jest ich pierwszym wyborem. 47%. A to Ale... i tak mało, bo ja widziałem sondaże, które mówią, że jest 60%. No właśnie, w majowym sondażu CNN było to 53%, więc spadek o 6%. No Ale według już... tego sondażu, według innego, ma 60% i po raz pierwszy wzrosło mu powyżej 50%, więc. Trochę tutaj mamy sprzeczne te sondaże, jakby nie Dokładnie tak. W tym sondażu troszeczkę Trumpowi spadło, a w innych sondażach mu rośnie, ale jedno jest niezmienne, to znaczy przewaga Trumpa nad pozostałymi kandydatami. W sondażu CNN z połowy czerwca poparcie dla gubernatora Florydy, Rona De Santisa, to jest 26%, 47 do 26, czyli 21 punktów procentowych przewagi, sporo. Dalej, Mike Pence, 9%, to wyjątkowy sondaż, bo w innych tak dobrze mu nie idzie. No nie, nie, on to ma gdzieś koło 4. No właśnie, później był ambasador przy ONZ, Nikki Haley, 5%, senator z Karoliny Południowej, Tim Scott, 4% i Chris Christie, były gubernator New Jersey, 3%. Ale... Znów to jest jeden sondaż. Mamy też inny, na przykład dla NBC News, tamten był dla CNN, tak podobny czas, i on pokazuje, że w porównaniu z kwietniem poparcie dla Trumpa, poparcie dla Trumpa rośnie, poparcie dla Desantisa maleje. Także i tutaj ta przewaga Trumpa jest zdecydowanie. Większa, a dystans do pozostałych kandydatów, już poza tą dwójką, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. W tym sondażu dla NBC News, Trump ma 51% poparcia, DeSantis 22, pozostali od 7 no, do 3 i niżej. To, czyli to, co widzimy, to jest. No, nie jest to wielka niespodzianka, bo o tym mówiliśmy już parę razy, no, że każde kolejne oskarżenie wobec Donalda Trumpa tylko utwierdza go na pozycji lidera. Bo po pierwsze, część wyborców niejako z przekory przekonana, że Trump jest atakowany przez złych demokratów, I nawet jeśli może nie chciałaby na niego głosować, to z przekory deklaruje głosowanie na niego. Po drugie, pozostali kandydaci, chcąc, nie chcąc, muszą mówić o Donaldzie Trumpie, no bo on znowu jest tematem numer jeden. To znaczy, nawet jeśli chcieliby mówić o innych rzeczach, załóżmy, że programowych, to i tak nie mogą, no bo głównym tematem jest, co Pan sądzi o oskarżeniach wobec Donalda Trumpa. Jakie jest Pani zdanie na temat przechowywania tajnych dokumentów? Znaczy muszą mówić o Donaldzie Trumpie, no i muszą się do tego jakoś odnosić. W związku z tym znowu cała debata odnosi się do debaty republikańska. Krąży wokół Donalda Trumpa. No i optymiści mówią, że to jest tak, że no ta masa krytyczna narasta i te kolejne zarzuty się gromadzą. Już mamy zarzut stanowy, zarzut federalny, pewnie przyjdą kolejne, no bo będzie zarzut Ani Chybi za próbę znalezienia brakujących głosów w Georgii, być może zarzuty za 6 stycznia, czyli kolejne zarzuty stanowe i kolejne zarzuty federalne. No ale to. Mam wrażenie, że jest jakby niezrozumienie tej logiki, którą kierują tutaj kierują się ci wyborcy republikańscy. To znaczy, to, to nie jest tak, że te zarzuty pogarszają wizerunek Trumpa, tylko jak pokazujemy, więcej republikanów myśli o Trumpie lepiej pod wpływem tych kolejnych zarzutów niż gorzej, bo traktują to w, w kategoriach walki dobra ze złem. W związku z tym czas jest wcale nie wrogiem Trumpa, jak twierdzą... Hmm, jak twierdzi część republikanów, mam wrażenie, tylko więc przedziwnie, że no niestety mu to pomaga. No, moim zdaniem to zależy oczywiście od reakcji innych kandydatów z partii republikańskiej. Gdyby wszyscy solidarnie mówili, że to jest błąd, że to tak, tak nie wolno, no to może by to coś zmieniło. Ale, jeżeli ale robią tak? Nie robią tak i zaraz Państwu opowiemy, co robią, ale zanim to zrobimy, to najpierw powiedzmy, kto to są inni kandydaci partii republikańskiej i ilu ich właściwie jest? Ja już straciłem rachubę, bo oni przystają w jakimś zastraszającym tempie. No właśnie, Piotr, to, to niby proste pytanie. Ilu jest kandydatów partii republikańskiej Czekaj, na prezydenta? Czekaj, spróbuję zgadnąć. Z dziewięciu? Dziewięciu? O panie, to... Dawno temu tylu było. Właściwie to, proszę Państwa, trudno powiedzieć, bo zgłasza się cała masa <laughs> ludzi, i oczywiście wielu z nich nie spełni nawet formalnych kryteriów, do tego, żeby być zarejestrowanym jako kandydat. To więc trzeba mówić o takich poważniejszych, prawda? Ale co to znaczy kandydat poważniejszy? Nie, no wszystkich nie, powiedzmy tych takich. No nawet. Ale właśnie nie ma, nie możesz powiedzieć wszystkich, bo sprawdzałem różne wyliczenia, to znaczy portal 538 przygotował sobie taką analizę i mówił, że niektórzy podają 12, niektórzy 14, niektórzy 10. I sam portal 538, czyli taki portal badający różnego rodzaju sondaże i publikujący analizy tych sondaży, stworzył sobie taką tabelkę i wymienił kryteria, według których. Oni w tym portalu będą uznawali kandydata za poważnego. No i wśród tych kryteriów jest to, że na przykład zatrudnia kandydat co najmniej trzy osoby do prowadzenia kampanii, więc niezbyt wygórowane kryteria. Że kiedykolwiek sprawował ważny urząd lub ten urząd sprawuje, że ma jakieś istotne poparcie, że sam o sobie mówi w kategoriach ja jako przyszły prezydent, no co ma sugerować, że traktuje tę kandydaturę poważnie, że w ogóle jego nazwisko pojawia się gdziekolwiek w debacie publicznej. Czy to że ktoś coś... kojarzy faceta. Albo kobietę, tak jest. No głównie bo... faceta, jest jedna kobieta kandyduje na prezydenta, tylko nie mylę, tylko Nikki Haley kandyduje. Okej, okay. no to głównie faceta i obok tych znanych postaci, czy bardziej znanych, mamy oczywiście zupełnie anonimowe dla większości Amerykanów, czy dla większości nawet słuchaczy podcastu amerykańskiego, bo wśród nich na przykład były kongresmen z Teksasu, Will Heard, burmistrz Miami, Francis Suarez. Prezenter radiowy i były kandydat na gubernatora Kalifornii, Larry Elder, ogłosił to już w kwietniu, ale niespecjalnie go widać. Czy gubernator północnej Dakoty, Doug Burgum, no i jacyś tam dodatkowi biznesmeni. Tak, no to, to jest rzeczywiście niezwykłe. No, po co oni w ogóle deklarują start w wyścigu prezydenckim? Czy oni liczą na to, że mogą wygrać? No oczywiście nie. Nie zaskoczymy Państwa taką analizą. Więc po co oni w tym wszystkim są? No i oczywiście tutaj są różni kandydaci, są po różne rzeczy. DeSantis, wiadomo, to jest człowiek, który rzeczywiście przez jakiś czas wydawało się, że może zagrozić Trumpowi. To jest poważny kandydat, znaczy, to jest człowiek, który chce być prezydentem yy, i który jest tutaj na poważnie. Nikki Haley i Tim Scott, my zaraz sobie ich jakby rozbijemy, na, o każdej tej kampanii powiemy, ale są tacy kandydaci, właśnie Nikki Haley i Tim Scott, którzy moim zdaniem budują rozpoznawalność trochę na epokę taką potrampową To znaczy, że oni szykują się nie na 2024, tak naprawdę tylko na 2028. I jakby pamiętajcie o nas ewentualnie na to, żeby zostać wiceprezydentami u Donalda Trumpa, bo oni go tak atakują nie za bardzo właśnie, żeby w razie czego można być wziętym na wicę, a jakby się do tego nadają, no bo Nikki Haley jest kobietą, więc to by pomogło. Trumpowi z elektoratem kobiecym, Tim Scott jest afroamerykaninem, to by pomogło z kolei z tym wizerunkiem Trumpa jako rasisty, który naprawdę nie wiadomo skąd się wziął. No ale pozostali kandydaci, no to na Francis Suarez, no to ja nie wiem po co kandyduje Francis Suarez, to znaczy burmistrz Miami, to jest gość, no nie wiem, tak sobie to myślę, że to nie wiem, on może chce być jakimś senatorem z Florydy kiedyś, albo gubernatorem, chce, żeby go ktoś kojarzył na Florydzie poza Majami. No tak by taka jest moja. No albo myśl. jakieś inne nominacje. Jak ktoś oglądał serial Sukcesja, to wie, że kandydat na poziomie 1% może dostać stanowiska ambasadora w Słowenii, czy w Słowacji to ostatecznie. On było. sam nie wiedział chyba, ale no może ja bym wolał w Słowenii, tak, w Słowenii chyba. Ja też bym wolał w Słowenii. No to ale tak to nie jest. No ale po co myślę, że taki na przykład Asa Hutchinson z Arkansas czy Doug Brigham z tej Dakoty to oni też chcą być tymi ambasadorami? Nie, nie wiem, bo... mi się wydaje, że to jest taka próba wrzucenia czy wejścia do, do wyścigu i zobaczenia czy przypadkiem nie zażre, ale <noise> oczywiście e, szanse na to są e, znikome może budowanie jakiejś pozycji w partii, no ale te, te wyniki w większości tych kandydatów są kompromitujące, więc jednak ta interpretacja, że startujemy po to, żeby dostać jakąś propozycję od jednego z głównych kandydatów wydaje mi się najlepsza i oczywiście większość z tych kandydatów nie dojdzie nawet do prawyborów, czy nie, nie, do, nie dotrwa. Im no się skończą do... pieniądze. Do tego czasu. Ja znalazłem informację, że w 2020 roku, w szczytowym momencie, w Partii Demokratycznej startowało 29 kandydatów, ale do czasu, kiedy zaczęły się prawe wybory, wytrwało 11, no A więc to 11. Oznacza... 11. 11. 11. 11 kandydatów. Dziękuję. I to może oznaczać, że ta lista wśród Republikanów też jeszcze nie jest zamknięta. No ale. Właśnie, wielu z nich nie dotrwa nawet do pierwszej debaty, czy nie zostanie zakwalifikowanych do tej debaty organizowanych przez Komitet Republikański, bo aby wziąć udział w debacie trzeba spełnić kilka warunków, więc może państwo sobie sprawdzą, może i państwo się zakwalifikują. Jeśli trzeba macie by... trzy osoby pracujące w waszym sztabie. To żeby 538 o was A, wspominało jako poważnym kandydacie, bo tam było dziewięć warunków i trzeba było spełnić pięć, więc może nie trzeba nikogo zatrudnić, ale trzeba mieć inne warunki spełnione. A żeby się dostać do debaty, Debaty Republikanów trzeba być. A. Konstytucyjnie uprawnionym, zadeklarowanym kandydatem, który złożył oświadczenie w Komisji Wyborczej, Federal Election Commission. Dwa. Notować poparcie. No jak myślisz, duże, małe? Myślę, że 1%. <grych> Dokładnie tak. 1% trzeba mieć, proszę Państwa, w trzech sondażach krajowych lub dwóch sondażach krajowych i jednym sondażu w Stanach Iowa, New Hampshire, Nevada lub Karolina Południowa. Dlaczego, Dlaczego te stany? No, bo to są pierwsze stany, w których będą prawy boje, w związku z tym tak. No. Trzeci warunek, już trudniejszy. Trzeba mieć co najmniej 40 tysięcy unikalnych darczyńców, w tym co najmniej 200 z co najmniej 20 stanów lub terytoriów. Więc chodzi o to, żeby tutaj jeden kandydat, taki Michael Bloomberg, sam siebie nie wypromował, tylko to, to był kandydat oczywiście Partii Demokratycznej, ale chodziłoby o to, żeby no miał ten kandydat jakieś ciut szersze poparcie. No to na przykład w tym przypadku to jest ten Doug Burgum, bo on jest, o ile mi wiadomo, bardzo bogatym człowiekiem i finansuje sobie tę swoją pseudokampanię sam. Więc nawet jeśli on ma pieniądze na tle tych pozostałych jednoprocentowców, czy tam półprocentowców, no to rzeczywiście może nie mieć 40 tysięcy darczyńców, bo te wszystkie pieniądze ma z... swoje. To też nawiasem mówiąc mnie zastanawia, jesteś człowiekiem, który ma te miliony dolarów i nawet jeśli chcesz zostać ambasadorem w Słowenii, to potem wydajesz te miliony na tego ambasadora, nie wiem, to trochę nie ma sensu. Są no lepsze, nie wiem, nie, lepsze miejsca na sposoby na wydanie milionów dolarów. No, ale co ja tam. Nie miałem takich dylematów nigdy, ale jeszcze ostatni warunek, i co wcale nie musi być łatwe dla niektórych kandydatów, trzeba podpisać zobowiązanie do nieuczestniczenia w żadnej debacie niesankcjonowanej przez Narodowy Komitet Republikański. To już mniejsza rzecz, ale trzeba też podpisać zobowiązanie do wsparcia ostatecznego kandydata partii republikańskiej. W sensie, Czyli na... że ten, kto wygra, to na niego jednak się zagłosuje. Że będziemy go wspierać, tak. No i na przykład taki Chris Christie może mieć z tym problem, żeby zadeklarować, że poprze Donalda Trumpa. No a najbliższa debata republikańska już w sierpniu tego roku, proszę państwa, więc to nie jest tak, że do debat trzeba czekać do przyszłego roku. Debata już w sierpniu na co? 6-7 miesięcy przed rozpoczęciem prawyborów. No, i kto w niej wystąpi, jeszcze nie wiemy. Bardzo możliwe, że sam Donald Trump także je zbojkotuje, bo jemu akurat może na tym nie zależeć, żeby w takich debatach nie brać udział, ale innym zależy. No więc zaczynajmy przegląd głównych kandydatów, kąt kandydatów dla Donalda Trumpa. Pierwszy. czy od góry? Od góry, Santis, jako pierwszy. Proszę Państwa, Ronde Santis można różne rzeczy o nim powiedzieć, ale biedny to on nie jest. Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, bo taka główna grupa polityczna wspierająca DeSantisa to są te Political Action Committee, czyli takie organizacje, które nie powinny koordynować swoich działań z danym kandydatem, no ale wiadomo, że to robią i mają nieograniczone budżety, to oni przygotowują, mają już 100 milionów dolarów na kampanię i tutaj znalazłem w New York Timesie, chwalili się. Że mają taki plan na te najpierwsze stany, żeby proszę Państwa co najmniej cztery razy zapukać do każdego potencjalnego wyborcy DeSantisa do drzwi. Cztery razy w New Hampshire, Nevadzie, Karolinie Południowej i pięć razy w Iowa. To się może źle skończyć. Mówiliśmy w odcinku o samoobronie. Jak ktoś będzie cztery razy podróżował, po prostu pukał do drzwi w Nevadzie czy Karolinie Południowej, to naprawdę. Może się bardzo źle skończyć. No ale... to proszę być cierpliwy, tutaj zwracamy się do mieszkańców tych Stanów i ten super pack on się nazywa Never Back Down, czyli nigdy się nie poddawaj. E, uważa, jak znaczy też tłumaczyli, jak chcą sprzedać Desantisa wyborcom i chcą go pokazać jako jedynego takiego najlepszego kandydata do wygrywania tych rozmaitych wojen kulturowych, które dla partii republikańskiej mają najważniejsze egzystencjalne znaczenie. I uwaga, planują jeszcze w ogóle zebrać w, w tej prekampanii osiągnąć budżet 200 milionów dolarów. Więc to są naprawdę potężne pieniądze, które mają do wydania, a szefem tego superpack Never Back Down jest niejaki Jeff Rowe, który odpowiadał, że współpracował przy kampanii Glena Jankina, gubernatora Virginii, który no to było jedno z takich niewielu jasnych miejsc na mapie dla Republikanów. Wygrali Wirginię w ostatnim czasie i to był duży sukces. Tak. No i jakby kampania de Santisa o ile wiemy ma się koncentrować na kwestiach wojen kulturowych, co jest jakoś tam zgodne z oczekiwaniami republikanów wobec swojego kandydata? Bo ten sondaż CBS, o którym wcześniej mówiłem, tam też zadawano pytanie, co jest ważne w kandydacie Partii Republikańskiej? O czym powinien mówić? Jaki powinien mieć plan? No i 90% republikanów, że powinien mieć plan do obniżenia inflacji, która już spada, no ale nieważne. Prawie 80%, że powinien mieć plan, jak obniżyć podatki. I to są jakby bardzo popularne rzeczy, ale aż 30% chce, żeby ten kandydat popierał całkowity zakaz aborcji. I tutaj Ron DeSantis jest w awangardzie partii republikańskiej, bo on nie mówi tam o żadnym 15-tygodniowym zakazie, w sensie że od 15 tygodnia, bo on na Floydzie wprowadził zakaz od 6 tygodnia, bodajże, czyli właściwie całkowity zakaz aborcji. No i on jakby tego się domaga na poziomie całego kraju. Więc. Tutaj jest niezłym wojownikiem antyaborcyjnym. No i kolejna jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna dla wyborców republikańskich, aż jedna czwarta chce, żeby ograniczał prawa osób transpłciowych. No i tutaj on DeSantis też się sprawdza, no bo on na swojej Florydzie walczy z, ze wszystkimi przejawami tak zwanego woke, walczy z drag queen, walczy z osobami transpłciowymi, walczy z gejami, walczy z absolutnie ze wszystkim. On nawet opowiada, że Florida is a place where woke comes to die. To na Floridę, woke umiera na Florydzie. Tak i, i dokładnie taką strategię przedstawia ten szef jego kampanii, ów Jeff Rowe, który mówi, że to DeSantis, a nie Trump jest liderem w trzech kluczowych kwestiach w tej walce, czyli w tej walce kulturowej. I tutaj jest walka z korporacyjną Ameryką, czyli znowu DeSantis boksuje się z Disneyem. Mhm, ale e... równocześnie, przypominam, 80% Amerykanów chce obniżenia podatków, co jakby robi dobrze tym korporacjom. To prawda. Angażuje się w to DeSantis, czego uczy się w szkołach. Tak? Czyli tutaj mówi, że pewnych rzeczy nie będziemy mówić w szkołach, nie będziemy uczyć dzieci o tym, że mogą być różne orientacje seksualne. Albo że nie... Rasa to jest jakiś problematyczny temat w Stanach Zjednoczonych, bo się dzieciom zrobi przykro. Tak, więc tutaj wprowadza takie ustawy na Florydzie. One oczywiście są później kwestionowane, jaki będzie ich ostateczny los, tego nie wiadomo. No a ostatnia rzecz to jest właśnie ta e, zmieniające się normy w zakresie orientacji seksualnej. I opieki, nad, którą można serwować osobom transpłciowym. Tak? I tutaj mówią, że w tych trzech aspektach DeSantis jest bardziej wiarygodny niż Trump, a no Brown... jest niewątpliwie bardziej radykalny od Donalda Trumpa, też dlatego, że o tym po prostu mówi, a Donald Trump tak nie do końca o tym mówi. Tak, w niektórych rzeczach Donald Trump woli yy, się trochę wstrzymać, na przykład w kwestii dostępu do aborcji, bo uważa, że to mu może zaszkodzić na dalszych etapach, że jednak ludzie nie chcą takiego bardzo radykalnego podejścia, więc musimy tutaj powiedzieć otwarcie, że y, Trump jest bardziej lewicowy niż. <grym> ale nie, przesłyszałeś w tym wywiadzie z Fox News też zapytanego o szczepionki? To jest śmieszne, bo on przecież kiedyś się bardzo chwalił tym, że doprowadził do. No i tym, sam się szczepił. Tak, sam się szczepił i promował szczepionki. Ale jak już się zorientował, że duża część elektoratu Partii Republikańskiej, tej republikańskiej bazy, nie lubi szczepionek, boi się szczepionek i tak dalej, no to zapytał go ten dziennikarz, ten Brad Byer, co sądzi o szczepionkach. A ten mówi: No, z różnych powodów lepiej, żebym o tym nie mówił. Ale, ale dlaczego pyta go ten dziennikarz? No, no, taki mamy teraz klimat, że lepiej nie mówić. No, jakby... Okej, okay. okay. no jakby to przynajmniej uczciwe jest. No on no, od dawna już tak jakoś próbował kluczyć, bo z jednej strony się chwalił tym, że to oni stworzyli jego administrację, tę szczepionkę, i tutaj uratowali Amerykę. Sam przyznał się, że, że się zaszczepił, ale wtedy go wygwizdano na scenie, bo to była taka rozmowa z Billem O'Reilly jeszcze. I oni obaj powiedzieli, że się zaszczepili, i to nie spotkało się z dobrą reakcją publiczności. No to dlatego teast teraz mówi, że lepiej o tym nie mówić. No właśnie, ale jeszcze wracając do De ja bym dobry cytat znalazłem w Washington Post. To jest oczywiście opinia, ale wydaje mi się, że dość trafna, że De będzie udawał bardziej wkurzonego na lewicę i takiego bardziej zacietrzewionego nawet niż Trump. To się mówi po angielsku, to jest, że out-Trumping Trump, czyli że chce być jeszcze bardziej trumpowy niż Trump, ale jednocześnie. Będzie pokazywał, że on jest tym, który faktycznie może tę lewicę dobić, to znaczy nie tylko się oburzać, ale coś z tym zrobić. No Problem w tym, czy on wypada w tym swoim oburzeniu autentycznie. A żeby pokazać Państwu jeszcze, w jakim kierunku idzie ta narracja, opowieść Rona De Santisa i jak radykalny jest, to ostatnio Fox News został zapytany, jakie agencje rządowe zlikwiduje, jak zostanie prezydentem. No bo wiadomo, że. Ty rząd rząd zły. Tak, tak, pamiętam, że w 2016 roku też tematem, jakie agencje rządowe czy departamenty należy zlikwidować, wtedy ten Rick's, um, Rick, Perry. Rick Perry z Teksasu nie pamiętał trzech. Miał trzy i w imieniu zlikwiduje taką, taką i, 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 i jeszcze jedną, której nie pamiętam. I to był koniec jego kandydatury. No więc likwidowanie agencji rządowych, proszę Państwa, jest bardzo ważne. Nieważne, czy to ma sens, czy nie, ale trzeba powiedzieć, że coś się zlikwiduje. No więc Ron DeSantis będzie likwidował więcej, bo aż cztery. O, I zlikwiduje brawo. Departament Edukacji, Handlu, Energii i uwaga, zlikwiduje IRS, czyli Urząd Skarbowy. I jak wyliczył w tym artykule autor z Washington Post, zlikwidowanie tych czterech instytucji przyniosłoby oszczędności rzędu, uwaga, 3% w budżecie, a jednocześnie pozbawiłoby rząd narzędzi do zbierania podatków, jeżeli faktycznie zlikwidowałby IRS. No więc nie wiem, z czego by się rząd później utrzymywał. Dobry pomysł, krótko mówiąc. Fantastyczny. Podobałby się Menzenowi Co jeszcze? Oczywiście są różnego rodzaju skandale wokół DeSantisa. Ciągle się o tym pisze na takim poziomie lokalnym. Ostatnio na Florydzie pokazał się artykuł, w którym chociaż on się ukazał też w Washington Post, ale dotyczy Florydy i mówi, że DeSantis przekazał jako gubernator 95 milionów dolarów z funduszu pokowidowego na remont, rozbudowę dróg w miejscu, w którym duże osiedle chce zbudować jego, jeden z jego ważnych donatorów, który nie tylko wpłacał środki na kampanię DeSantisa, ale też różne upominki mu przekazywał, na przykład proszę ciebie, Symulator do golfa, a taki symulator to tani nie jest, kosztuje 27 tysięcy dolarów. De Santis latał także prywatnym samolotem tego człowieka, więc no takich pewnie informacji będzie się pojawiało coraz więcej. No ale też jakby największym wrogiem De Santisa jest, o czym też mówiliśmy wielokrotnie, De Santis, to znaczy człowiek pozbawiony charyzmy, człowiek pozbawiony umiejętności rozmawiania z ludźmi, jakby człowiek robot. To jest naprawdę. Ja na pewno nie rozumiem, dlaczego kiedyś się mówiło, że Desantis jest jakąś przyszłością partii republikańskiej. Ten człowiek jest, jest maszyną, tylko taką jakąś średnio działającą. To, to, to nie jest Terminator, to jest raczej jakiś taki Wally. -E. No to ja ci przypomnę, dlaczego tak mówiono. No, i te argumenty pozostają w mocy. No, że De Santis najpierw wygrał pierwszą swoją kampanię minimalną przewagą głosów na gubernatora w 2018, no a w 2018. 2000... 22 wygrał już znaczącą przewagą, że Floryda, która kiedyś była stanem fioletowym teraz jest stanem czerwonym, że demokraci przegrywają, że DeSantis wygrał nawet w tym Miami-Dade hrabstwie, czyli takim najbardziej demokratycznym na Florydzie. No i to są wszystko sukcesy, tylko oczywiście jest tak, że nawet gubernator który odnosi sukcesy w swoim stanie niekoniecznie musi być popularny w skali kraju no i nie widać tego przełomu w kampanii DeSantisa jeżeli sobie spojrzymy na wyniki już nie tylko te krajowe, o których Państwu wspominaliśmy, gdzie ma tę stratę do Trumpa od 20 do nawet 30 punktów procentowych, no to także w tych kluczowych Stanach Trump utrzymuje znaczącą przewagę. W Iowa Trump 46, DeSantis 24,7, w New Hampshire Trump 44%, DeSantis niespełna 18. To są średnie wyniki z portalu Real Clear Politics, gdyby ktoś szukał źródeł. No a Iowa i New Hampshire, powtarzamy, są ważne dlatego, że to pierwsze prawybory po stronie republikańskiej. No dobrze, no to już jakby wiemy, że DeSantis radzi sobie tak sobie. No, ale to tylko powiedzmy jeszcze, co mówi jego obóz. No, jego obóz mówi tak, że po pierwsze, ludzie to się jeszcze nie interesują tak tymi wyborami, że jak będzie bliżej tych prawyborów, no to wtedy się zainteresują i podejmują decyzje w, na ostatnią chwilę. Ludzie zwykle, więc jeszcze jest sporo czasu. No, mają dużo pieniędzy, rzeczywiście uruchamiają taką intensywną kampanię w tych konkretnych stanach i chcą mieć dużo tych. Wolontariuszy czy pracowników w, w, w tym konkretnym miejscu, żeby spotykali się bezpośrednio z wyborcami. No tak, faktycznie taka organizacja Americans for Prosperity to jest prawicowa organizacja lobbystyczna związana z braćmi kochami. No teraz już tylko z jednym bratem kochem jest gotowa wydać 70 milionów dolarów na prawybory republikańskie jak czytamy właśnie po to, żeby zatrzymać Trumpa, no bo ich zdaniem Trump wcale nie jest nie do zatrzymania. I jak chcą to zrobić? Też nie wiem czy czytałeś. Otóż chcą namówić do udziału w prawyborach tych republikańskich wyborców, którzy nie chcą głosować, no bo jak Państwo wiecie, jeśli słuchacie podcastu amerykańskiego w wyborach przeważnie głosują tacy najbardziej radykalni wyborcy, najbardziej zmotywowani, a ci tacy umiarkowani, to zostają w domach, nie chcą się w, tym, w to wszystko angażować. No i oczywiście potem ci najbardziej zmotywowani, konserwatywni radykalni głosują. No i tutaj planem tej organizacji Kochów jest przekonanie do udziału w prawyborach tych wszystkich rozczarowanych republikanów, którzy kiedyś dawny elektorat, nie wiem, tam McCaina czy Romney czy coś tam. Którzy albo odeszli z party, albo po prostu się jakoś nie angażują. No tylko, że jak z kolei mamy inne badania. Donald Trump ma dużą przewagę w prawyborach jeszcze z innego powodu. Otóż kompozycja elektoratu republikańskiego się zmieniła i ten odsetek białych bez wyższego wykształcenia w elektoracie prawyborczym wzrósł. A to jest grupa, w której Trump ma absolutną przewagę nad wszystkimi innymi kandydatami. Znaczy nawet jeśli część republikańskich wyborców z klasy średniej czy wyższej klasy średniej byłaby gotowa poprzeć właśnie jakiegoś takiego, ja nie wiem, Tima Scotta czy Nikki Haley, czy niechby nawet tego Mike'a Pensa to oni są coraz mniej istotni w elektoracie Partii Republikańskiej, a wyborcy, tak zwana klasa ludowa kocha Trumpa. No i, a jeśli nie będzie kochała Trumpa, to będzie chciała kandydata podobnego do Trumpa, bo to też inne badania pokazują. Było takie pytanie, czy chcesz, żeby kandydat Partii Republikańskiej, jeśli nie Trump, to żeby był podobny do Trumpa, czy inny od Trumpa? No i wiesz, jaki był układ? Jedna 80% no blisko. Jedna czwarta chciała kandydata innego od Trumpa, a trzy czwarte chciała kandydata podobnego do Trumpa. No to jak popatrzysz na połączone sondaże Trumpa i DeSantisa, no to właśnie to ci wychodzi. Trzy czwarte chce Trumpa lub Trump-like. No i myślę, że kochowie spokojnie mogliby poprzeć Desantisa. No tylko znów wraca to pytanie o wiarygodność. Trump, co by o nim nie mówić, jest bardzo naturalny w tym, jaki jest, bo on po prostu taki jest, on nikogo nie udaje, i to jaki jest, podoba się ludziom, więc dość łatwo mu tę kampanię prowadzić, a energii mu, jak Państwo wiedzą, nie brakuje. No to cóż, jedziemy dalej. Na, drugim, na trzecim miejscu Mike Pence. I ja Państwu się przyznam, że staram się, ale nie wiem, o to czym co? jest kampania Mike'a Pence'a, dlaczego i jak wygląda potencjalny wyborca Mike'a Pence'a. Oprócz tego, że nie wiem, nosi nazwisko Pence, bo rodzina, zakładam, zagłosuje, ale. Trudno mi to jakoś wykrzesać z siebie entuzjazm, bo nawet w tym klipie inauguracyjnym, który obejrzałem, oczywiście Majka Pensa, gdzie on odgłasza tę swoją kandydaturę. Tam odhacza wiele punktów, które każdy szanujący się kandydat także partii republikańskiej powinien odhaczyć. Czyli w najbliższej rodzinie ma osoby służące w wojsku, są na zdjęciach pokazane w tym klipie. Kocha rodzinę, jego rodzina, to są imigranci z Irlandii, zrealizowała amerykańskie marzenie i tutaj się wspięła po tej drabinie społecznej, a on głęboko wierzy w Boga, co oczywiście wiemy i w klipie padają takie słowa, że Stany Zjednoczone to są świetliste miasto na wzgórzu, symbol demokracji, kraina możliwości, ale proszę Państwa dla Majka Pensa to więcej niż słowa, bo to jest wspaniałe miejsce, które co prawda nieco podupadło z powodu działań Bidena i tej radykalnej lewicy, ale Bóg jeszcze o Stanach Zjednoczonych nie zapomniał i najlepsze dni nadejdą. Czyli jak gdyby standardowy scenariusz klipu wyborczego. Jestem uczciwym człowiekiem, w Stanach dzieje się źle. Kocham mógłbym, Boga. Kocham Boga, mógłbym nic nie robić, bo on też tak mówi, że moglibyśmy, mógłbym siedzieć z boku, ale nie mam takiej natury i dlatego kandyduję, żeby było tak dobrze jak kiedyś. No i wszystko to jest, wszystko ładnie zrealizowane, ale no nudne do bólu. Tak, no on tak trochę, mam wrażenie, cosplayuje jakiegoś tego kandydata republikańskiego sprzed dekad. To znaczy to jest y, próba kampanii, która miałaby jakieś szanse powodzenia w latach 90. na przykład. No nie, może jeszcze za Aronea w 2012 no, roku, może jeszcze no, wtedy. On by... Podobny był, też kochał Boga, jakby doszedł do wszystkiego ciężką pracą i spadkiem. No tak, ale... No to, to nie jest kampania na 2024 rok. Poza tym Mike Pence ma ogromny elektorat negatywny wśród republikanów, no bo jest w tej opowieści Donalda Trumpa zdrajcą, który mógł uratować demokrację, a nie zrobił tego, bo nie chciał. I 6 stycznia jakby chciano go powiesić, może słusznie. Jak powiedział Donald Trump. No właśnie, zaznaczmy to, że to nie są nasze słowa, tylko, tylko cytuje Donalda Trumpa. Tak jest. No więc nie wiem, jak z takim elektoratem negatywnym chce się kandydować na prezydenta. Taki sam elektorat negatywny, czy nawet większy, no jakoś tam podobny, ma Chris Christie. Ale Chris Christie jest w tej kampanii nie po to, żeby zostać prezydentem, tylko po to, żeby on nienawidzi szczerze, Donalda Trumpa. W związku z tym chce po prostu nawalać Donalda Trumpa w czasie kampanii i dobrze, jakby jego prawo popieram, a potem chce dostać jakiś program w MSNBC czy no CNN. Właśnie, a, co I też chce, spoko, ale a co chce Mike Pence? Pence. Ja nie wiem. No, Mike Pence wyróżnia się jednym na tle innych kandydatów. On jest właśnie bardzo religijnym kandydatem i ma jasne poglądy na temat prawa do przerywania ciąży. I nikt nie, wszyscy wiedzą, że on najchętniej by tego całkowicie zakazał, ale znów, był w stanie opowiedzieć się za zakazem na poziomie krajowym po 15 tygodniu ciąży. Zwracam uwagę, że to jest bardziej liberalne niż propozycje, które są w Polsce, się pojawiają ale oczywiście dla pensa to jest jedynie dobry punkt wyjścia i on to otwarcie mówi, bo popiera także tych gubernatorów, którzy jak DeSantis wprowadzili ten zakaz wcześniej, czyli po szóstym tygodniu ciąży i obiecał, że jeżeli zostanie wybrany, to zrobi wszystko co w jego mocy, żeby zakazać stosowania Mifepristonu, czyli tego popularnego środka wczesnoporonnego, dozwolonego od lat w Stanach Zjednoczonych. Więc tym, co by go mogło wyróżniać, to jest ten taki ostry stosunek do przerywania ciąży i absolutnie stanowisko pro-life. No, a to e, samo by... Madesantis. No, ma, właśnie, ma de Santis, No, on mógłby być tu jeszcze bardziej radykalnym, ale to znów przez to ograniczać swoją bazę wyborców, którzy cię poprą. Bo tutaj Trump ma rację i jego zespół, że to nie jest kwestia, w której radykalizmem możesz wygrać prawybory, w, nawet w Partii Republikańskiej. No, i tyle. Y i, I nie wiem, co więcej ma Mike Pence. No i wystarczy, nie będziemy więcej czasu marnować na Mike'a Pence'a. No bo przecież antyaborcyjnych sędziów do Sądu Najwyższego, co może obiecać Mike Pence, że to zrobi jako przyszły prezydent, może powołać każdy inny prezydent i Trump to zrobił, więc on ma, ma za sobą, jak gdyby może wskazać, powołałem Ale... tych ludzi i ale każdy, kto by nie był kandydatem Republikanów na prezydenta, będzie powoływał konserwatywnych sędziów i antyaborcyjnych sędziów. Chris Christie też i Asa Hutchinson też. Każdy by powoływał, no bo taka jest teraz logika powoływania sędziów. Więc nie wiem, ale już dobrze. Chodźmy, zostawmy tego pensa, bo to już nie da się tego słuchać. Nikki Haley, jedyna kobieta w tym wyścigu, była gubernatorka Karoliny Północnej, była ambasadorka ONZ przy ONZ w administracji Trumpa, która no tak właściwie też nie bardzo wiadomo o czym jest ta kampania, bo ona najpierw się troszkę odcięła od Trumpa w różnych sprawach, potrafiła go krytykować, potem przestała go krytykować. Teraz przy tych dokumentach no to troszkę krytykuje, ale tak nie do końca. Na no moim zdaniem ona ewidentnie liczy na wiceprezydenturę. Tak, tak. znaczy na coś liczy, bo, bo znowu ta kampania nie ma jakiegoś wyraźnego takiego charakteru i kiedy pyta się ją o te dokumenty Trumpa, to nam mówi, że no owszem, ten Departament Sprawiedliwości jest polityzowany, ale no sprawa wydaje się poważna i na końcu mówi niech sądy zdecydują. No i to jest absurdalne podejście, no bo... Yy, nie chcę zdenerwować Trumpa, ale jeżeli tylko urośnie trochę w sondażach, to Trump zacznie ją bezwzględnie atakować. Ale kluczy także w tej kwestii prawa do przerywania ciąży, bo mówi, że tak, mówi, federalnego zakazu nie wprowadzimy, bo nie ma na to szans, więc nie ma o czym mówić. Także na pytanie o to, jaki jest Pani stosunek do całkowitego zakazu, odpowiada, nie powiem, bo to niemożliwe. Ale mówi też, że jest bezwzględnie pro-life, ale należy wyjść, od tego, na co wszyscy możemy się zgodzić. I wiesz, na co się możemy zgodzić? Przeczytam Państwu. Zatrzymajmy późne aborcje. Sprawmy, aby ci lekarze i pielęgniarki, którzy nie popierają aborcji, nie musieli jej wykonywać. Czyli klauzula sumienia dla wszystkich. Zachęcajmy do większej liczby adopcji i upewnijmy się, że dzieci w rodzinach zastępczych są kochane. O, to no, świetny pomysł. Kochajmy dzieci. Tak, ja się zgadzam, tu popieram. Też się zgadzam, tak sprawmy aby antykoncepcja była dostępna to ją różni na przykład od wielu konserwatystów nie wiem w Polsce czy w wielu innych krajach że tutaj przynajmniej mówi antykoncepcja niech będzie dostępna to może będzie mniej aborcji i jasno powiedzmy że jeśli to mi się najbardziej podoba to jest cytat jasno powiedzmy że jeśli kobieta dokona aborcji nie powinna iść do więzienia ani podlegać kasze śmierci o bardzo progresywne stanowisko zacznijmy od tego zamiast demonizować tę kwestię uczłowieczmy ją i takie jest stanowisko Hayley w kwestii aborcji, a jednocześnie ona właśnie dodaje, że jest zwolenniczką, jest, jest pro-life, ponieważ jej mąż został adoptowany, a ona sama miała problemy z zajściem w ciążę. I tak. Stara się jakiś ten środek znaleźć, no ale znów na tle tych bardziej radykalnych kandydatów nie brzmi to przekonująco, a radykalizm czy wyrazistość jest, wyrazistość jest w scenie, a jej tej wyrazistości brakuje. Próbuje też budować swoją kampanię, mówiąc, że, to jest, że jest przedstawicielką nowego pokolenia. Ona ma 51 lat i próbuje ostatnio podbijać swoje doświadczenie zagraniczne. I tutaj uwaga skrytykowała Trumpa za jego podejście do Chin. Przypominamy, ona była tą ambasadorką przy ONZ, więc ma jakieś papiery na to, że, była, yy, że to doświadczenie w polityce zagranicznej ma. I w jednym z ostatnich przemówień skrytykowała Trumpa za politykę wobec Chin, mówiąc, że nie był dość twardy, że nie potrafił zmobilizować amerykańskich sojuszników, a ponadto pogratulował komunistycznej partii Chin okrągłej rocznicy przejęcia władzy w Chinach, co było jej zdaniem przejawem moralnej słabości. A jakoś nie przeszkadzało jej, kiedy Donald Trump zaprzyjaźnił się z Kim Jong-unem, nie? z Kim Jong-unem, z Xi Jinpingem, że za wszystkimi się przyjaźnił i wtedy było wszystko w porządku, kiedy była w administracji Trumpa, ale pokazujemy, jaka jest ta sposób na prowadzenie kampanii. Jedno trzeba Nikki Haley oddać, że w kwestiach wsparcia dla Ukrainy wydaje się, że ona jest dość jednoznaczna, jednoznacznie po tej stronie, żeby osłabiać Rosję i Ukraińców wspierać. No dobrze, to ja bym teraz może powiedział o Timie Scottie, bo to jest taki kandydat, który w się najrozsądniejszy z tych wszystkich. Nie jestem republikaninem i nie głosowałbym na republikanów, ale gdybym musiał, no to wydaje mi się, że z tych wszystkich, którzy tam są, to ten Tim Scott jest jakiś naprawdę najrozsądniejszy. On jest takim troszkę republikaninem starego typu. Przy czym, kiedy mówię starego typu, to nie mam na myśli lat, nie wiem. 60, -tych, 70, -tych, tylko z tego typu w sensie taki, jak byje Publikanie jeszcze z 10 lat temu powiedzmy. To znaczy, super wolnorynkowy i tak dalej, oczywiście, i konserwatywny, ale gdzieś w tym wszystkim jest jednak jakaś, jakby to powiedzieć, to nie jest pełne jakiejś takiej zjadliwości. To jest człowiek, który całą kampanię trochę próbuje budować na takim wizerunku właśnie optymistycznego konserwatyzmu. To jest coś, co kiedyś robił George W. Bush ach stary dobry George W. Bush, kiedy wydawało nam się, że partia republikańska upadła tak nisko. No i to jest taki właśnie konserwatyzm z gatunku nie kogo pognębić, tylko że działajmy razem na rzecz dobra wspólnoty i tak dalej. On próbuje takiej drogi. Czy to się powiedzie? Nie, oczywiście, że się nie powiedzie, ale no właśnie, albo to jest przygotowanie na jakąś epokę po Trumpie, kiedy trumpizm się nie wiem, w jego przekonaniu skompromituje, skończy, okaże się, że to nie jest droga do wygrywania, albo odwrotnie, droga na potrampie, na posttrampizm, po tym jak będzie wiceprezydentem u prezydenta Donalda Trumpa, to też jest możliwe. Na razie ma ile? Tak gdzieś koło 3% zwykle, tak? 4. tak jakoś on tak mniej więcej idzie jak Nikki Haley. No problem też jest taki, że oni mniej więcej kandydują, znaczy zabiegają podobny elektorat. Nikki Haley i Tim Scott. W związku z tym pomijają, że są z tego samego stanu, więc no to właśnie, też to... nie pomaga, bo nawet w jednym stanie nie mogą liczyć na jednoznaczne poparcie, no bo ten, to poparcie północno kalinczyków się podzieli między te dwójkę. Bo nie wspomnieliśmy o tym, że oczywiście im więcej tych kandydatów y, i to poparcie się rozdrabnia, tym szanse Trumpa większe. Wspominaliśmy o tym w innych odcinkach, ale tutaj jeszcze raz warto podkreślić. No i kolejny kandydat, y, już ostatni z tej grupy najpoważniejszych, to jest Chris Christie. I ja muszę powiedzieć, nikt go nie lubi i słusznie, bo Chris Christie był już wszędzie, on i popierał Trumpa. Przecież Chris Christie miał odpowiadać za y, taki taki zespół przygotowujący Trumpa do przejęcia władzy i chyba Jared Kushner go wysiudał z tego, czyli zięć Trumpa nie zgodził się na to, by Christie zajął to stanowisko. Bo Chris Christie jako prokurator wsadził do więzienia ojca Kasznera. Jak Państwo widzą 330 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych, wszyscy wszystkich znają i jakieś powiązania ze sobą mają, ale tak, to prawda, jako prokurator wsadził ojca zięcia Donalda Trumpa. Ach, czyli hmm. tego kuma chyba. Kuma do Trumpa. Nie Ale jedno w kampanii Chrisa Christie mi się podoba, to Piotr wspomniał, że on chce się zemścić na Trampie, chce w niego ponawalać i to jest przynajmniej ostre i to jest autentyczne, to znaczy widać te emocje, które nim kierują i on jest dobrym, znaczy nie ja wiem, często mówimy, że ktoś jest dobrym mówcą, ale on wypada dobrze w wywiadach. Tego się moim zdaniem dobrze słucha. Jest w tym jakaś autentyczna złość i on punktuje tą hipokryzję swoich kolegów z Partii Republikańskiej. Ostatnio widziałem taki fragment wywiadu, w którym Rona De Santisa zapytał uczestnik takiego spotkania z wyborcami, młody człowiek, czy on uważa, że należy popierać taki pokojowy no, pokojowe przekazanie władzy, Trump tego nie zrobił, czy jego zdaniem to jest zagrożenie, no bo doprowadziło do 6 stycznia. Na co Ron DeSantis odpowiedział, że uwaga, no mnie nie było 6 stycznia w Waszyngtonie, ale to co widziałem to mi się nie bardzo podobało. No i na tym skończył, powiedział, że nie ma co już patrzeć w przeszłość, tylko trzeba iść do przodu. No i Chris Christie nie zostawił na nim suchej nitki, to znaczy powiedział, że 6 stycznia... Próbowano zabić wiceprezydenta, zginęli ludzie, zdemolowano kapitol, a Ronda santis nie ma na ten temat zdania, no to, to jak gdyby o czym to świadczy? I wydaje mi się, że to jest autentyczne, chociaż z drugiej strony, gdyby Chrisowi Christie Donald Trump zaproponował jakieś naprawdę dobre stanowisko, to myślę, że Chris Christie by się, by się zgodził. Myślisz, że dokonałby jakiejś refleksji, Doszedł do tego, że on, jednak można poprzeć Donalda Trumpa? On tłumaczy, jak go pytają, no był pan, współpracował pan z Trumpem, popierał pan Trumpa. Ty chciałeś no to... być wiceprezydentem u Donalda Trumpa, człowieku, wszyscy to pamiętamy. Dokładnie, no więc Chris Christie odpowiada, no bo ja wtedy myślałem, że ja tego Donalda Trumpa na lepsze zmienię, że jak gdyby ograniczę to, te szkody, które Donald Trump może wy, wywołać. To Taki, wiesz, walenrodyzm. Uh -huh. Tak. Ale pytanie w ogóle, czy Chris Christie się zakwalifikuje do tych debat, bo to jakby on może nie spełnić tych warunków ani tych sondażowych, ani tych 40 tysięcy darczyńców. A nawet jak się zakwalifikuje, to nie wiadomo, czy Donald Trump będzie chciał z nim debatować, więc to się jeszcze okaże. No to ja jeszcze chyba tutaj warto wspomnieć o jednej postaci, skoro już mówimy o republikanach, o Kevinie McCarthy'm, który ma kolejne kłopoty. Co prawda, on nie kandyduje, ale, ale dużo się działo u Kevina McCarthy'ego i mówiliśmy Państwu o tym, że jak podpisał ten, tę umowę z Joe Bidenem, zawarł kompromis, który pozwolił Stanom Zjednoczonym uniknąć bankructwa i odmowy spłaty długów. No to mówiono, że sukces, że udało mu się doprowadzić te negocjacje do końca, że zwiększył swoją kontrolę nad partią republikańską w Izbie Reprezentantów. To już nieprawda, bo ci najbardziej radykalni republikanie w Izbie Reprezentantów, zrzeszeni w tej takiej grupie wolnościowców, Freedom Caucus, zbuntowali się i zaczęli McCarthy'emu blokować wszystko i wynaleźli jakieś nowe reguły znaczy one nie są nowe tylko wynaleźli reguły które mogą stosować które pozwalają pojedynczym kongresmenom zgłaszać na przykład różnego rodzaju rezolucje propozycje ustaw lub e, głosują z demokratami przeciwko debatom nad niektórymi ustawami i w ten sposób skutecznie blokują e, pracę Izby Reprezentantów i McCarthy może chodzić prosić oni głosują za takim filibastrem, który nie pozwala debatować nad e, niektórymi ustawami i Wychodzą z propozycjami, który, z których z McCarthy nie konsultują. Na przykład chcą impeachmentu Joe'ego Bidena. Z taką propozycją wyszła kongresmenka z Colorado, Lauren Bobert, która nie mówiąc nic kierownictwu Partii Republikańskiej, po prostu wyszła na salę i zgłosiła wolę poddania Bidena procesowi impeachmentu, bo Zły prezyd właściwie to nie wiadomo dlaczego, bo nie, przecież nie przeprowadzono żadnego śledztwa, nie ma żadnych takich konkretnych zarzutów. Generalnie zły prezydent, granica południowa otwarta, Stany w niebezpieczeństwie, więc procedura impeachmentu. No i McCarthy powiedział nie, to znaczy musiał z nią negocjować. Ostatecznie wynegocjował to, że ten wniosek o impeachment zostanie skierowany do komisji i tam sobie pewnie spokojnie umrze. Ale. Ważniejsze jest to, że ten członkowie tego zrzeszenia wolnościowców pokazują, że nie mają zamiaru się McCarthy'ego słuchać, nie mają mu zamiaru być posłuszni i to źle wróży głosowaniom we wrześniu, kiedy będą głosowane ustawy aprowizacyjne, takie budżetowe i bardzo możliwe, że będziemy mieli kolejny Zamknięcie rządu, jeżeli Izba Reprezentantów tych ustaw nie przyjmie, a owi wolnościowcy domagają się od McCarthy'ego, żeby wprowadzano większe oszczędności budżetowe niż te, które on wynegocjował w, z, w rozmowach z Bidenem. I jeszcze tylko wisienieczka na torcie. Kiedy Lauren Bobert zgłaszała ten projekt impeachmentu Bidena, to Marjorie Taylor Greene zarzuciła jej plagiat. Tego wniosku. Ale one się bardzo przyjaźniły kiedyś. Kiedyś, kiedyś. No a teraz Marjorie Taylor Green podobno nazwała Lauren Bobert Little Bitch. To chyba nie będę tłumaczył. No tak, walki były Tak się pod dzieje, dywanem. proszę Państwa, w Partii Republikańskiej. Także jak Państwo sus... konserwatyzmu. Nie, no, raczej chodzi o to, pokazuje to te wszystkie wewnętrzne napięcia tarcia, to znaczy, naprawdę wystarczy prześledzić biografię Donalda Trumpa, żeby zobaczyć, że on za sobą zostawia raczej ruiny, a nie jakieś solidne instytucje na mocnych fundamentach. I ja po prostu wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie się tego nie uczą i wierzą, że utrzymując z nim bliskie relacje, są w stanie coś dla siebie ugrać. Na dłuższą metę nie są w stanie, a problem polega na tym też, proszę Państwa, że ci wolnościowcy z partii republikańskiej, ci radykałowie, im nie zależy na tym, czy oni będą w większości czy mniejszości, więc nawet jeżeli republikanie stracą większość i McCarthy przestanie być speakerem, to dla nich to jest wszystko jedno, bo oni przyszli do Waszyngtonu po to, żeby te instytucje podminowywać, a nie po to, żeby coś konkretnego przegłosowywać. Któraś z nich, chyba Marjorie Taylor Greene, zgłosiła też wniosek o impeachment Maryka Garlanda, albo przynajmniej zamierza coś takiego zrobić. Mary Garland to prokurator generalny, czyli szef Departamentu Sprawiedliwości, czyli odpowiednik ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, a powodem jest Hunter Biden. No i tu należy się Państwu trochę wyjaśnić na temat Huntera Bidena. Hunter Biden to yy, drugi syn Joe'ego Bidena, yy, najstarszy syn Bo z na Raka. No i teraz jakby jest to jedyny syn Joe'ego Bidena, Hunter. To jest długa i skomplikowana sprawa. Wrócił ostatnio jakby na pierwsze strony gazet, ponieważ poszedł na ugodę z prokuratorem, przyznał się do naruszeń podatkowych, the manners i do tego, że bezprawnie kupił broń palną w 2018 roku. To znaczy skłamał na dokumencie, który się wypełnia, było pytanie, czy, jest, czy używa narkotyków. Powiedział, że nie, a to była nieprawda. No i to jest niezgodne z prawem. No ale nie otrzymał zarzutów o felony, czyli o takie przestępstwo, tylko o wykroczenia. Prokuratura nie rekomenduje mu odsiadki, jeśli przez chyba dwa lata spełni warunki tego właśnie tej ugody. Ale oczywiście o wszystkim ostatecznie zdecyduje sędzia. No i republikanie podnieśli lają, że oto. Hunter Biden po prostu skorzystał ze swojego nazwiska i otrzymał wyjątkowo łagodne wymiar kary i otrzymał bardzo łagodne zarzuty w stosunku do tego, co zrobił, a w ogóle nie został oskarżony o wszystko, co powinien być oskarżony, bo przypominam, w tle tego wszystkiego są różne niejasne interesy Huntera Bidena, które to akurat nie ma wątpliwości prowadził. To no nie jest człowiek. Dużo, nie? Tak, dużo. No i potem próbował nie płacić od tego podatków, bo to są właśnie te podatki, o które niezapłacone podatki, o które został oskarżony. No, facet, jak wiemy, Hunter Biden nie płacił podatków mniej więcej od początku w ogóle wieku. Potem w połowie mniej więcej drugiej kadencji Obamy. Zaczął trochę spłacać, potem znowu przestał. Zarabiał w różnych zagranicznych firmach, zasiadał w rodach nadzorczych tego i owego, firm chińskich i ukraińskich. Mimo, że no nie jest człowiekiem o jakichś niezwykłych kompetencjach, nie da się ukryć, że był zatrudniany ze względu na swoje nazwisko. To nie jest znowu bardzo zaskakującą praktyką, jak wiemy. W międzynarodowym kapitalizmie. No i zarabiał tam zabycie w Radzie Nadzorczej. Najsłynniejszą firmą z tych firm jest Buizma. To była taka ukraińska firma handlująca gazem. No i on od tego też nie płacił podatków. A później to już się wszystko posypało coraz bardziej, bo po śmierci brata w 2015 roku popadł w uzależnienie jakby znowu, bo on zawsze miał problemy z, niestety z uzależnieniem od alkoholu i od narkotyków, no ale to się pogorszyło znacznie, tam do tego doszedł jakiś bardzo nieprzyjemny rozwód, to uzależnienie, no, nieślubne dziecko, proces ojcostwo, no jakby dużo bardzo nieprzyjemnych rzeczy, tu już przypominam, że pierwszy impeachment Donalda Trumpa łączył się niejako z Hunterem Bidenem, no bo wtedy, kiedy Trump dzwonił do Zeroińskiego i uzależniał pomoc dla Ukrainy od, no właśnie, brudów na Huntera Bidena i Joe'ego Bidena. Bo jak nam coś pan znajdziesz, panie Wołody no to na Huntera Bidena, no to broń, pomoc wojskowa do Ukrainy będzie płynąć. I z tego był pierwszy impeachment. No i teraz jest ten, ta ugoda po wielu latach śledztwa. Republikanie oczywiście się oburzają, że to strasznie jest łagodne. No, problem polega na tym, że to śledztwo prowadził republikański prokurator nominowany przez Trumpa jeszcze i pozostawiony na tym stanowisku przez Bidena, żeby nie było zarzutów. No ale to Republikanie ci odpowiedzą, że jak się zmieniło kierownictwo Departamentu Sprawiedliwości, to nawet jak Merrick Garland mówi, że prokurator ma pełną niezależność, no to wiemy jak jest. No tak, tylko że prokurator ten z Delaware, David Weiss, którego Garland utrzymał, potwierdził słowa Garlanda. To znaczy, w liście wysłanym do republikańskich kongresmenów bodajże 7 czerwca, napisał, że wszystko to, co powiedział prokurator generalny Garland, jest prawdą i że mam pełną kontrolę nad tym śledztwem, nikt mnie nie ogranicza, mogę stawiać takie zarzuty, jakie chcę. Ale byli też agenci, którzy na łamach prasy przychodzili i skarżyli się, że sprawa jest prowadzona powolnie, ślamazarnie, że próbuje się jej może ukręcić web. No i to także jest argument Republikanów, że tutaj coś ta mafijna rodzina Bidenów, jak to mówi o nich Trump, kręci. Tak, no ci whistleblowerzy to są akurat agenci IRS, czyli tej agenci, agencji, którą chciałby zlikwidować Ron DeSantis. Jak się okazuje, IRS po coś jednak jest służba podatkowa. Chce ścigać przestępstwa podatkowe. Bez tego nie byłoby zarzutów wobec Huntera Bidena. No o, rzeczywiście dwójka tych ludzi z agencji podatkowej przyszła i twierdzą, że oni prowadzili swoje śledztwo, ale później przejął to Departament Sprawiedliwości. No i że te zarzuty są mniejsze niż być powinny. I że tutaj ten prokurator Wise no właśnie z jakichś tajemniczych, niewiadomych przyczyn postawił łagodniejsze zarzuty niż powinien. No i Republikanie oczywiście domagają się śledztwa, domagają się, wzywają do stawiennictwa chyba tego prokuratora i również Marika Garlanda. No i, i dobrze, to znaczy moim zdaniem dobrze, że wzywają. Od tego jest kontrolna rola parlamentu w systemie takim jak ten, żeby żeby padał tego typu rzeczy. Znaczy, gdyby ta sytuacja była odwrotna, gdyby to były zarzuty nie wobec Huntera Bidena, tylko, nie wiem, Jared'a Kushnera albo Erika Trumpa, no to wszyscy byśmy chcieli, żeby i, i, te, i te zarzuty prokuratorskie były jakoś wyjątkowo łagodne albo w ogóle łagodne, no to byśmy się zastanawiali, czy to jest słuszne, czy nie niesłuszne. I ja bym sobie życzył nawet, żeby wezwano na przedkomisję śledczą takie osoby, więc ja nie widzę problemu. To, że republikanie będą to wykorzystywać politycznie i będą próbowali robić ziggły widły, no jasne, że będą, ale, no ale sobie, no, faktem jest, że Hunter Biden jest umoczony w różne sprawy. Czy Joe Biden jest to umoczony? Nie, nie ma na to żadnych dowodów, no ale uważam, że takie rzeczy powinno się badać. Po to jest właśnie kontrolna funkcja Izby Reprezentantów. No i dobrze, no niech badają. No, na pewno, znaczy ten, jak się czyta o tym Hunterze Bidenie, to jest naprawdę taki, może pogubiony, ale, ale straszna jest ta biografia. To znaczy, Biden mówi o tym, oczywiście, że jest dumny z syna i go wspiera w walce z nałogiem i, i, i to dobrze, ale wiele tam jest rzeczy, które mogą budzić wątpliwości. Pytanie, czy budzić wątpliwości także prawne, czy tylko takie moralne. A jeżeli chodzi o samego. Joe'ego Bidena, no to nieustannie powracają pytania o jego zdrowie. To jest stała rzecz. I kiedy Biden zalicza kolejne wpadki, no to republikanie mówią, że prezydent jest niezdolny do sprawowania urzędu. I rzeczywiście te wpadki się zdarzają. Ostatnio przemówienie na temat lepszej kontroli nad dostępem do broni. Biden zakończył słowami: Boże, chroń królową. God save the Queen. I później Biały Dom tłumaczył, że to była odpowiedź dla kogoś z publiczności, z tłumu. Potknął się na spotkaniu z absolwentami Akademii Sił Lotniczych w Kolorado, więc znowu, że jest po prostu niesprawny fizycznie. Tak, a tam, stary. tam ktoś zostawił plecak czy jakąś rzecz na tej scenie, bo to było widać, no więc każdy tak, tak, się potknął. Się, to była chyba taka torba z piachem, która utrzymywała tam dywan na miejscu, no Każdy coś. by się potknął, no, ale... I ostatnio pojawiły się także informacje o tym, że od kilku tygodni śpi w masce tlenowej, bo cierpi podobno od dekady na bezdech sennym. No, podobno jest to dość powszechne zaburzenie, na które cierpi nawet 30 milionów Amerykanów, ale dla Bidena kolejny problem, i pytania o to, czy jest na pewno zdrowy. Na no, w kwestiach politycznych Biden próbuje, ma takie tournée po Stanach Zjednoczonych, był w Chicago, będzie w innych miejscach, gdzie próbuje pokazać, że ta jego polityka gospodarcza przynosi pozytywne skutki. No bo wiemy skąd że opinie Amerykanów wciąż są negatywne o stanie gospodarki, ale wskaźniki z kolei, takie jak wskaźnik inflacji, dla Bidena nieco bardziej korzystne, bo inflacja spada. Tylko, że to nie przekłada się na wzrost notowań b Ale no. To jeszcze jest jakby pieśń przyszłości, to znaczy rzeczywiście u demokratów ta kampania prawyborcza, czyli w ogóle kampania, to jest dopiero kwestia przyszłego roku. Tutaj na razie nic się takiego nie dzieje. Jest jeden poważny kandydat lub niepoważny, zależy jak patrzeć, no ale popijany w sondażach przez nawet 20% demokratów, czyli Robert Kennedy Jr., o którym którego się kiedyś śmialiśmy, ale teraz myślę, że zasługuje na osobny odcinek i myślę, że w nowym sezonie jesienią Opowiemy Państwu troszkę o Robercie Kennedy juniorze, i o tym, co on sobą reprezentuje i dlaczego jego przekaz przemawia do części demokratów, bo to jednak jest ciekawe. Ale wiesz, to, to jest jeszcze naprawdę, tutaj nie ma żadnych debat na razie jak u republikanów. Tu nie ma jakby, wielu, szerokiego pola kandydatów. To jest rzeczywiście, tu trzeba trochę poczekać na to, żeby się coś wyklarowało u demokratów. Tutaj na razie walka toczy się faktycznie na kuletku republikańskim, To jest bardzo za chwaszczone i jest mnóstwo osób, ale które lada chwilę się przerzedzi, no bo część kandydatów na przykład się nie zakwalifikuje do tej debaty sierpniowej, no i to jest już koniec po ptokach, No bo jak już cię nie zakwalifikowano tutaj, to jakie masz szanse, że coś ci wzrośnie? Niewielkie. Z tym Robertem Kennedym Juniorem jest o tyle ciekawa sprawa, że on oczywiście nie ma takiej popularności, żeby. Wysadzić z siodła Bidena, i gdyby to były tylko prawybory partii demokratycznej, nie ma żadnych szans. Pytanie jest takie, czy on podjudzany przez republikanów, sfinansowany może przez republikanów, nie wystartowałby jako kandydat trzeci we w w wyborach właściwych? Bo jeżeli to by zrobił, to faktycznie demokratom może bardzo, bardzo zaszkodzić. Ale o tym w przyszłości w nowym sezonie. No to co, dziękujemy Państwu za ten odcinek, za to, że wysłuchaliście nas, jak sobie śmieszkujemy z kandydatów republikańskich. Ale dlaczego śmieszkujemy? To jest bardzo ciekawe. To znaczy, no każdy ma jakąś swoją strategię, próbuje. No my mówimy, że już wielu poległo próbując tych strategii, które oni, oni w tej chwili powtarzają. No i to, to, to tyle. No ja trochę nie bardzo rozumiem, dlaczego wierzą, że dzisiaj im to pomoże, jak nie pomogło wcześniej. Tyle. Ja sobie, ja sobie z kolei myślę o tych milionach dolarów, które są po prostu marnowane na coś tak głupiego, jak kampania prezydencka Daga Bruguma, kampania prezydencka tam, nie wiem, Majka Pensar. To naprawdę nie pojmuję. To są pieniądze, które mogły pójść na tyle lepszych, mądrzejszych rzeczy, potrzebniejszych światu, no ale... A na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia.